Kochani widzowie, jest póki co znośnie, jest póki co znośnie. Rano odcinek pierwszy, teraz odcinek drugi. Lecimy jak burza. Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, jesteśmy oczywiście na Palionowie, jak zawsze, codziennie wieczorem, prawda? Prawie codziennie, dobra, są czasami takie wyjątki, jak ostatnio był Who's Your Daddy, ale to są wyjątki takie, prawda, wiecie. Teraz oczywiście przez cały miesiąc, cały grudzień, od 1 do 31 codziennie o 19 Palionowo, a rano ciśniemy sobie inne giereczki, takie właśnie jak Who's Your Daddy, jak dzisiejszy hardcore. Mam nadzieję, że wam się podoba, zresztą po wyświetleniach już widzę, że jest, prawda, sympatycznie, że wam się to podoba, więc... Jutro nie, ale za dwa dni myślę, że kolejny odcinek z hardcora rano, prawda, o godzinie 10 wpadnie, więc koniecznie godzina 10, ustawiajcie budziki i czekajcie na odcinek, bo codziennie, przez cały grudzień chcę wrzucać te dwa odcinki dziennie. Mam nadzieję, że to się uda, znaczy w sumie to trzy, dlatego że jest jeszcze jeden kanał, a mianowicie Szczypson Plus, na który wrzucam codziennie o godzinie 14 Among Usa. Swoją drogą jest 11.44, więc za niedługo będzie, prawda, odcinek, ale wy jak to oglądacie, to jest oczywiście 19.19, więc albo później, więc widzicie, na plusa nadrobić swoje zaległości, prawda, koniecznie. Dobra, wracając do tego, co się tutaj dzieje. Sytuacja wygląda następująco. Znaleźliśmy ostatnio jakąś taką, jak nie wiem jak to nazwać, piramidę, nie piramidę, świątynię, tak to nazwijmy, świątynię. Ona gdzieś tam jest, nie wiem czy ja tu ją zobaczę w ogóle na moim render dystansie, czy nie. Ja nawet nie wiem czy mogę sobie go... O, bo jaka dokładna, o Jezu. 24, to jest dosyć długa. Ja myślę, że serwer już będzie więcej blokował, że nie jesteśmy w stanie więcej załadować. Chociaż mam większe lagi, jak mam ustawioną szybką, niż dokładną chyba, takie mam wrażenie. Chociaż powinno być dosyć płynnie, jest 200 ponad FPS-ów. No kurczę, na tylu modyfikacjach, ile tu mamy, to powinno być... To i tak jest dobrze. Dobra, lecimy do klona zaraz, ponieważ muszę z nim obgadać kilka ważnych spraw właśnie dotyczących tamtej świątyni, ponieważ ona, no nie ukrywajmy, jest podejrzana. To się, takie rzeczy się nie respią normalnie na Palionowie, znaczy na Palionowie, normalnie w Minecrafcie, więc to, że ona jest tak zrobiona, to musiał ktoś to zrobić. I teraz musimy się dowiedzieć, kto to zrobił i jaki w tym miał cel. Więc ja lecę od razu do klona w sumie, pogadamy z nim sobie o rzeczach ważnych i mniej ważnych, a was zachęcam do zostawienia łapki w górę. Macie 3 sekundy, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niekoniecznie się pochwali w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, ponieważ jest to dla mnie ważne i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Co to jest? Kto to... Ale klon miał... Ej, to jest w ogóle zbudowane z tego czegoś, co było na tym, z tej świątyni. Czekajcie, idę się spytać klona, co on to odwalił, dlaczego on z tego coś zbudował. Dobra, on tam jest. Lecimy do niego. W każdym razie, wracając do tego, co mówiłem, możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. I subskrypcja też może być, prawda, już mamy 100 tysięcy, więc jest wszystko super fajnie. Dobra. Halo klon, a se przycupnę z tobą. Co ty robisz? Czemu ty palisz mapy? No to są te dwie mapy, stary. Siema. Jakie dwie mapy? Wiesz, no ta wyspa Venoma i ten. No to czemu ty to palisz? Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No nie, no to jest nam potrzebne, stary, inaczej... My wiemy, gdzie to jest, stary. No niby wiemy, ale zostawić warto te mapy na dowód jakiś. Co ty tu zrobisz? Fajną mapę masz. O, właśnie, to zrobiłem mapę, pa. Fajnie. Pa, ale... Ja grzybowy, stary, fioletowy jest. A, no faktycznie. I tam w ogóle są jakieś zielone rzeczy. Widzisz to? Co to jest do zielonego? Ja mam nadzieję, że to promieniowanie nie wychodzi z tamtej kopuły Palionowa. Nie, ale ja tam nie idę tego sprawdzać. Chyba że w kapitanach pójdziemy w następnym. Ja nie, ja teraz tam nie idę. Tu patrz, jeszcze jest jedna wyspa, którą przydałoby się zagospodarować jakoś. Tak, 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 ona jest w ogóle największa. I tam w ogóle jest jeszcze jedna. Ale wiesz co to jest, stary? Aha, to jest tam, slajmowa, dobra, no. No, ale jakby nie było wyspa. Tak, ale jakbyśmy to zagospodarowali, popatrz, jakby to było wielkie. Tak, i tu połączyć... mostów. Ja to bym tu zrobił taki zajazd, bo widzisz, bo tu możemy połączyć twoją wyspę z tym i twoja wyspa będzie taką środkową. Połączenie tu, połączenie tam, a tu po środku zrobić jakiś port czy coś. No, to by było mocne. A ewentualnie połączyć moją wyspę z twoją jakimś podziemnym takim, wiesz, tylko. I tak jest połączona podziemnie. Ale z tym, z tą wyspą, nie z twoją. A, żeby nie było tego, no tak. No, żeby tu był dojazd z tamtej strony. Taki ładny mały mostek, no. Ewentualnie zrobić most z mojego do tej wyspy i tu zrobić tylko taki wjazd przez taki wąski. Chociaż to i tak nie jest za bardzo wąski. Dobra, to kombinujemy. Czekaj, no to, o, to by tu fajnie wyszło nawet, taką bramę tu zrobić. No, mocne by to było. Dobra, nieważne, chodź, bo ty mi powiedz, czekaj, powiedz mi, coś ty tu odwalił na tym moście. Po co takie rzeczy tu stawiasz? Ja nic nie stawiałem na moście. Jak nic nie stawiałeś, patrz. No to kto to postawił? Co to jest? Kurde, co to jest? Jaki czerwony klot? Nie, stary!
Co? To jest świątynia z tego. No tak, no właśnie, no to po co to zebrałeś i dlaczego to tu przyniosłeś? Nie zebrałem nic. No to kto to przyniósł? Rozwalaj to. Jezu, jak to się tu... Ej, to jest skrzynka jakaś! Czekaj. Nie. Czekaj. Nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj. Czekaj, to nie jest skrzynia pułapka. Rozwalmy to dookoła. Nie, bo zawsze jest coś w niej takiego dziwnego. No. I potem się wszystko pięknie. Teraz jest książka, książka jest. Czekaj, o, czytam to, książkę. Kto czekaj. By się spodziewał? Czekaj. Ej, kamień bólu! Jeden z cięższych. Czekaj, 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 chodź tu, słuchaj tego. Słuchaj, no stary, musimy to zrobić, proszę. Proszę, nie możemy tego olać, nie możemy tego olać. Patrz, jest wszystko spoko, jest okej, nie? No. Już możemy żyć jak normalni i cywilizowani. No, nigdy nie możemy żyć jak normalnie. W stupę się pojawia jakaś skrzynka i w niej jest książka. No dobra, ale słuchaj, bo Milki ostatnio znalazła kamień mądrości. I teraz jak tu jest jakiś kamień bólu, chłopie, to znaczy, że jest ich więcej. A to oznacza, że jak znaleźliśmy tą mapę, tą mapę jak znaleźliśmy, pisało tam jeden z sześciu kamieni. Czyli to jest drugi kamień, jest kamień... Jeden z sześciu budynków. A Milki też to znalazła w takim budynku? Nie wiem w czym, ona znalazła w wulkanie. Ale to nie o to chodzi, stary. Jeden z sześciu kamieni, to jest logiczne, ponieważ wiemy na pewno, że jest jeszcze jeden kamień, czyli kamień nieskończoności. Ten, który zabrał Świrus. O kurde. Czyli to już jest trzeci kamień, czyli jeszcze trzy kamienie będą. Tylko jakie? Dobra, czekaj, kamień bólu, czytam to. Jeden z cięższych kamieni. Mówi się, że przez wielu jest nie do zdobycia. Legenda głosi, że stawia cię w sytuacji, w której musisz zabić albo odejść. Inaczej mówi się na niego kamień bez duszników. Co? Stary. Ja nie zabijam. Nie, dobra, ale to nie ma znaczenia, musimy go znaleźć. On musi być w tamtej świątyni. Skoro tutaj się coś takiego pojawiło, skoro było to zbudowane z tego, to koniecznie. To jest pewne, że to jest w tamtej świątyni. Ja rozwalam tą skrzynkę, ona jest tutaj nam totalnie niepotrzebna. Ale lecimy na tą świątynię. Trzeba znaleźć ten kamień. Czekaj, on na bank gdzieś tam jest. Dobra, ale musimy się na to jakoś przygotować, bo wiesz. Co się przygotować? Jest dzień, stary. Im dłużej zwlekasz. Akurat wszedł dzień. Od ciebie masz coś, ale im dłużej wzlekasz, stary, tym większa szansa, że Venoma tam spotkasz. Chodź. Gdzie jest uranium? Nie wiem, ale na co ci... nie mam uranium, chodź. To i tak nie działa na Venoma. To i tak nie działa na Venoma, to tylko nam zaszkodzisz. Chodź szybko. Tracimy czas tylko tutaj stojąc. Ja wziąłem coś innego. Co wziąłeś? Rum. No dobra, to se weź. Ale chodź szybko do tej łódki, płyniemy tam. Jezu. Płyniemy tam, bo stary mój, to koniecznie, tam na bank jest ten kamień gdzieś, tylko go nie umieliśmy znaleźć, on jest jakoś perfekcyjnie ukryty. Ja ci mówiłem, że tam na pewno coś będzie, a ty nie chodzi, żeby... No bo tam nic nie było, nic nie mogliśmy znaleźć, ale to musi być jakoś perfekcyjnie ukryte. No bo ja nie wierzyłem w te kamienie, mi się wydawało, że Emilia to tak, nie wiem, jakiś kamyk znalazła pomarańczowy po prostu. Ale tu jest kamień bólu ewidentnie. Stary, bo było ciemno. Myślisz, że jak jest ciemno, to tego nie da się znaleźć? A było odwrotnie, jeżeli... Ja bym się nie zdziwił właśnie, jakby było tak, że właśnie tylko w pełni na przykład da się to znaleźć. Nie. No i teraz pytanie, czy tu będzie pełnia na tym. No ewentualnie jak teraz nie znajdziemy, to poczekamy na pełnię, zrobimy cięcie. Poczekamy na pełnię i zobaczymy, czy w pełni to się zrobi, bo tak to będziemy czekać cały dzień, więc szukaj tego. Dobra, stary. Ale wydaje mi się, że i tak... Prosto, że nie szliśmy. Tutaj się... No ale to... Chodzi o to, że to jest jeden wielki labirynt, to się wszystko zapętla. Dobra, ja wiem. Tutaj nie ma nic, żadnego przejścia. No nie. Tutaj... W prawo jest coś? No tu coś jest. Tu na górę też trzeba tam później pójść. A, no i tutaj są te boki, tu jest to. Tu jest ta skrzynka, w której nic nie było. Stary, to wygląda podejrzanie. To, tutaj to miejsce, gdzie było to złoto, wygląda najbardziej podejrzanie. To trochę tak, jakby to było nad tym. No, albo pod. No i to tutaj to miejsce, co ty znalazłeś. To takie świecące. To wygląda pod... Przejdź tam do końca tego. Przejdź po drugą... Spadłeś tam. Nie, bo tu jest jeszcze taki ten. Gdzie mam przejść? A przejdź na drugą stronę tego. Jakby po drugiej stronie tej dziury. Wiesz, o co chodzi? To widzę, jak tu hopsasz sobie. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja w ogóle nie mam pochodni, że tu jest tak ciemno. Przejście do góry. Gdzie? Czekaj. Jak jest wyjście, czekaj. Ja się zgubiłem. O, tu jest wyjście. Idź do wyjścia. Ja się zgubiłem, stary. Nie wiem, gdzie jestem. Nie, stary, zgubiłem się. Czekaj. Ja nie wiem, gdzie ja chodzę. O, dobra, jestem przy wejściu. No, to idź. Jest ich przy wejściu, to czekaj. Widzisz mnie? O, no. To chodź tu. No, dobra. No to byłem przed chwilą tam. Nie byliśmy tu. Jak nie? No byliśmy tu. Jakoś z góry się wychodzi.
No ale tu byliśmy przy tym, gdzie jest to złoto w tym. Ja, stary, proponuję, żebyśmy poczekali na pełnię. Może to musi być w pełni jakoś. Co? Tu na górze tego przejścia nie byliśmy. Ale no, ale teraz byliśmy i tam nic nie ma. Tu też byliśmy, tu też byliśmy, bo żeśmy się tu bili. Dobra, po drugiej stronie nie ma też takiego przejścia do góry? Chodź, bo ja tutaj zobaczę przed chwilą jeszcze jedną ciekawą rzecz. Patrz. No jest, ale tu chyba... Aha, ja stąd spadłem też, no. Czekaj. Tutaj. No i tu wróciliśmy do tego. Nie, stary, my musimy ten, musimy... Wydaje mi się, że musimy poczekać na noc. Ja proponuję, żebyśmy zrobili tak, poczekajmy na noc. Bo jest chodź, wyjdź stąd, poczekajmy na noc. I może to się w nocy nam ujawni. To przejście. Ale znowu będzie Venom, stary. No trudno, może to jest właśnie ryzyko, którego musimy się podjąć. Więc dobra, czekaj. Chodziliśmy tędy? Ale nie, no to jest tylko takie przy ten. To raczej nie będzie tutaj nigdzie. Tak mi się wydaje. Dobra, stary, ja robimy cięcie, wracamy jak będzie noc. Zobaczymy, czy w nocy uda nam się to znaleźć. Dobra, klon, idealnie się stało, mamy pełnię. Pełnia księżyca, czekaj, czyli... Czekaj, stary, nie wchodźmy tam. Czemu? Rozejrzyj się dookoła, czyli nie ma czegoś dziwnego, jakieś pułapki, czegoś, bo... No nie, no wydaje mi się, że nie, no... Dobra, tu, stary, nic nie ma od góry. To by było widać na mapie, a na mapie to wszystko jednolicie wyglądało. Dawaj do środka od razu. Tam jest szansa teraz, że znajdziemy coś. Dobra, ja idę na lewo, tu gdzieś. Ja mi się wydaje, że to będzie albo na górze, albo na dole. Czekaj, ja tu się jeszcze raz strzelę. Rozkopiemy tutaj, tędy. Gdzie? No ale tu już było złoto przecież. No ja wiem, czy tu się nie pokazało coś? Aha, to nie, no jak widać nic. Dobra, tu idziemy, chodź tu. Tędy. No nie wiem, tu bym... Zwiedźmy piętra może po prostu, co? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ale się wysoko wstrzeliłem. Czekaj. Ja tu jestem gdzieś. Aha, to było tu. Kurczę, ej, no naprawdę. Tu jeszcze nie byłem. Ja nie wiem, gdzie jesteś. A chyba wiem. O, kurczę, no znalazłem cię, czekaj. Tak wysoko cię strzeliłem. Okej, dobra. I coś tu jest? Patrz tu. No patrz tu, to. To jakoś wygląda dziwnie, nie? Zobacz. A no, czekaj, ale ja tu chyba byłem. Chodź tu. Znaczy ja tu. Ej, tu coś, patrz to, ej. Co? Tego nie, tu nie byliśmy. O kurde. No. Czekaj, coś w tym jest? Rozwalmy to. Nie, nic w tym jest? Nie ma. Nie ma nic. A jeszcze jedną przekop, bo wiesz. No ale to z drugiej strony już byśmy widzieli, to tam nic nie może być. No. To jest tak cienkie, że to nie jest. Dobra, czyli tutaj nie. Czekaj, wróćmy, żebyśmy się nie zgubili. A czekaj, obejdźmy to dookoła, zobacz, chodź tu. Wróć do mnie, tu. No ale to, no tutaj. No zobacz, dobra, tu nie ma. No. Ale widzisz, mówię ci, że nie byliśmy tutaj jeszcze. No tak, ale to jest jakieś dziwne miejsce w ogóle, tu jest strasznie ciemno. I tu... A w lewo da się przejść? A, tu jest to, patrz. Aha, o kurde, to my tu jesteśmy. No, czyli znowu zakręciliśmy koło. Ale czekaj, ja bym jeszcze raz wszedł tutaj, się wystrzelił tutaj, gdzie było tak wysoko, albo nie? Nie, no tam sprawdziliśmy wszystko. Tu, kurde, gdzie tu jeszcze można sprawdzić coś? Gdzie jest jeszcze coś? Tu? No dobra. To też mi czekaj. Nie, tu sprawdzaliśmy, to sprawdzaliśmy w poprzednim odcinku, to ja pamiętam nawet. A tu coś, tu byliśmy wyżej? Chyba tak, wskocz się tam. Nie no, tam nic nie ma, widzę, że nie ma żadnego przejścia, nic tam nie ma. Stary. Co? Tu coś jest? Ej, jest tu coś. Czekaj, no właśnie. Chodź. O, tu chyba nie byliśmy. Tu nie byliśmy, czekaj, chodź tu. Tu jest przejście do góry. I mam! Jest kamień bólu, jak to jest ukryte, co jest grane, ile czasu szukania. Co jest grane. Nie dotykaj. Co, że mam se łyknąć? Na lepsze samopoczucie, dobra. Ale, o kurczę, spadłem. Ale dobra, stary, ja nie wiem, co my z tym mamy zrobić. Nie dotykaj, czekaj. Jak to się... Ja nie mogę tego zabrać. Ej, stary, ja serio tego nie mogę zabrać. Ja też. Kurde, klikam i nie mogę, nic. Co jest grane. No nie, no co jest powalone jakieś? Kamień bólu. Kamień bólu, no dobra, ale czekaj. Legenda, jeszcze raz przeczytajmy legendę. Jeden z cięższych kamieni mówi się, że przez wielu jest nie do zdobycia. Legenda głosi, że stawia cię w sytuacji, w której musisz zabić albo odejść. Inaczej mówi się na niego kamień bezduszników. Ej, stary! Książka mi się przerzuciła na inny slot. Dobra, to jest... Idziemy stąd, wrócimy tu kiedy indziej. Jeden z cięższych kamieni?
Jeden z ciężkich kamieni. Musi go tak podnieść. Chyba nie w takim sensie tak, ciężki. To jest ciężczy, że synonim to nie, jest... mi się wydaje, że ciężkich, że ciężkich psychicznie. Ciężkich psychicznie, tak mi się wydaje. Dobra, stary, wracamy z powrotem, Wrócimy tu później, jak już wiemy, że tu jest ten kamień, wrócimy tutaj kiedy indziej i jakoś coś z nim zrobimy. Ale okej, znaleźliśmy kamień, czyli to jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku, na którym myślę, że rozwiążemy zagadkę kamienia bólu w Minecraft.